Skoro minęliśmy się niedawno z jednym Jasonem, przedstawię wam pozycję kolejną z tego otóż filmu. Jest to figurka wydana przez firmę NECA z roku, nie pamiętam, więc pozwólcie, że spojrzę sobie na podstawkę. O, przepraszam, na podstawce niestety brak napisu. To może pod butem? Tak, pod butem jest. Już wam mówię, 2005 rok. Jest to NECA, jest to właśnie figurka firmy NECA z 2005 roku, przedstawiającego Jasona z drugiej części jego filmu. Czyli to już jest typowy Jason w worku na głowie, jeszcze zanim przybrał maskę. Figurka, co mogę o nim powiedzieć? Prezentuje się naprawdę nieźle. Przybliżę, pokażę. Prezentuje się naprawdę nieźle. Ma bardzo fajnie odwzorowali ten ubiór, te załamania tkaniny na nim. Fajnie odwzorowali worek z wycięciem na oko. I ogólnie ogrodniczki ma fajnie ubrane na sobie. Zapięte wszystkie tutaj napięcia tkaniny. Gdzieś tutaj są te wszystkie załamania. Tu są kanty, kąty, wszystkie te załamania. Tutaj widać na przykład na spodniach. Bardzo fajnie wykonali. No naprawdę NECA no, pokazała kunszt tutaj swojego wykonania. Większość figurek robią bardzo dobre detale, ale w tym Jasonie naprawdę to mi się podoba. Świetnie to wygląda. Świetnie to wygląda. Jason stoi na podstawce. Dostawaliśmy taką podstawkę. Niestety nie napisali nic tutaj na tym pasku. Zazwyczaj pisali, ale to akurat nie napisałem. Ma tutaj dwa polce dołączenia na stopy. Podstawka tutaj, to jest podstawka taka, no bagienna, jak to z Crystal Lake było. Tu mam jakąś deskę, tutaj jakieś trawę, czy to wodorosty są, nie wiem, tu jakieś kamienie, błoto. Tak to fajnie wygląda. Podstawka swoim kształtem, tym bardziej tym wcięciem tutaj, może sugerować, że można było ją z czymś łączyć, ale chyba wątpię, to nigdy nie widziałem innej tego typu figurki, żeby można było, miałaby jakąś podstawkę, z którą można byłoby połączyć. Osadzę się figurkę butami w tym miejscu. Tak oto wygląda właśnie Jason. Tutaj pokażę też świetnie, ma to oko odwzorowane tam w środku. No tak nie będzie widać, kamera nie złapie. Ten worek na głowie też jest fajnie pozałamywany, spięty tutaj jakimś sznurem na szyi. Cała ręka jest, cała dłoń prawa jest w krwi. Trzyma on Kilow. Tak wygląda Kilow, który znamy z filmu. No i też trzyma maczetę. W filmie chyba nie było, nie pamiętam, ale chyba nie było maczety. Ale tutaj dodali. Maczetę można wyciągnąć z dłoni. No proszę. Jeszcze nie jest żadna zakrwawiona. Maczeta. Tak oto wygląda. Główną postawą tej figurki było włożenie Kilofa w tą dłoń. Jednocześnie męcik. Niech tylko załapie. O! Główną postawą tej figurki było włożenie jej Kilofa w obie pary dłoni. Wtedy to był taki Jason już typowy z drugiej części filmu. Z Kilofem. No, Kilofem by tak. Do Jasona dostawaliśmy jeszcze dwie głowy. Jedna głowa to była głowa jego matki. Ta ucięta z pierwszej części filmu. To już głowa, która zmumifikowana. Widać takie włosy. Skóra taka zmumifikowana, zapadnięte oczy. No i tą głowę, nie wiem, można było sobie na przykład postawić gdzieś tu w jego nogach na tej podstawce. Drugą głową, jaką dostawaliśmy, to była głowa Jasona, tak zwana unmasked. Unmasked, czyli bez maski. Głowa bardzo dobrze odwzorowana jak z filmu. Lewa strona taka ludzka, grymas twarzy. No i prawa strona, zapadnięte oko takie, jak widzicie. Bąble takie, taka narość na tej skórze.
włosów, tutaj tylko z tyłu, puste pole na głowie, tutaj tylko takie strążki z włosów, jakie mu zwisają, no i ten jeden kosmyk jest tutaj ruchomy, jest gumowy. Cik, odstawię kamerę i pokażę wam głowę. Można było ściągnąć z szyi. Mamy też Jasona bez głowy i osadzić jego aktualną głowę. No, chodź. No. Osadzić jego aktualną głowę. Tak to wtedy się prezentowało. Jason naprawdę fajnie wykonany. Bardzo mi się podoba, ale osobiście pole go z workiem na głowie. Punkty artykulacji. Ściągniemy sobie kilo. Punkty artykulacji. Dłonie na, ręce na zasadzie kulki. Lekko na boki, góra, dół, w łokciach. No w takiej pozycji, że dłonie na boki. Głowa oczywiście na kulce, więc lekko góra, dół, prawo, lewo. Druga ręka, tak samo kulka w łokciu, w dłoniach. I stopy. Stop na boki. Koniec punktów artykulacji. Malutko. No ale po co więcej, skoro figurka jest naprawdę dobrze wykonana i gdyby wmontować gdzieś w biodra czy w kolana, punkty artykulacji zepsułyby tą świetną charakteryzację załamań kantów ubioru. Figurka nawet fajnie się trzyma w ręce, skoro nie ma tych żadnych łączeń tutaj. Naprawdę bardzo fajna. No i podstawka. Podstawka nieźle wykonana. Głowa matki. No, dla mnie może być, chociaż tam mogłoby jej równie też dobrze nie być. Maczeta, której zdaje mi się, że nie użył. Nie pamiętam już filmu, ale zdaje się, że nie użył. Kilo. Główny atrybut tej części filmu. I głowa Jasona bez maski. Pokażę, jak się prezentował. Zestaw calutki. Czyli... A dobra, maczeta tutaj. Kilof. Druga. Głowa. Tak to się oto prezentowało. Aha! Jeszcze jedna wzmianka. Zgodnie z tym, co widziałem, do Jasona jeszcze dodawano taką pikę, którą gdzieś tu z tyłu mu się wstawiało. Taką jakby dzidę czy coś. Ja tego nie mam, bo figurkę kupiłem używaną i tego po prostu dodatku nie było. Ale w oryginale gdzieś tu jeszcze z tyłu widziałem tak na filmikach, na tym, że on gdzieś miał to z tyłu tutaj postawione i sterczało za nim. Taka dość spora, no dość spora, bo takiej wielkości mniej więcej jakby dzida czy taki pałąk, coś takiego. Nigdy tego na oczy nie widziałem, bo w tej figurce tego nie było, jak wspominałem. No ale tak w oryginale tak było. Czy kupić? Jeżeli jesteście fanami Neki, jeżeli jesteście fanami Jasona, no to oczywiście kupcie, no bo jeżeli jesteście w ogóle fanami, no jak wspomniałem, nie, dobrze, już wspomniałem Neki, ale tego jeszcze, Neka produkuje jeszcze te większe figurki, ale 7-calówek, no to kupcie, to jest pozycja tak samo jak przy tym Jasonie z Metką, nieobowiązkowa, ale na pewno zadowalająca i wzbogacająca kolekcję o Jasona w drugiej części filmu. Tym bardziej, że dostajemy dość sporo akcesoria, nie tylko Jasona, jak niekiedy nie tylko Jasona, to znaczy nie tylko figurkę, broń, koniec. A tutaj dostajemy jeszcze podstawkę, na którą można osadzić, dwie dodatkowe głowy, maczetę, pikę, której tutaj akurat brakuje. No i oczywiście dostajemy naprawdę nieźle wykonaną figurkę z masą detali, które bardzo, bardzo mi się podobają. Naprawdę świetne detale.
Widziałem, że figurkę można kupić aktualnie na Allegro, czy tam na pokrewnych stronach do Allegro, za jakieś niewielkie pieniądze. Czasami to jest nawet 50 zł. To nie jest w sumie tak dużo na figurkę z 2005 roku. Patrzcie, ile to już czasu. Więc za niewielkie pieniądze można wzbogacić swoją kolekcję o tego oto Jasona. I to jeszcze całkowicie nowego w pudełku. Więc moim zdaniem opłaca się kupić. Dzięki za oglądanie.